Cześć wszystkim, z tej strony Domino. Witam Was w kolejnym odcinku z Crossouta, w którym opowiemy sobie o nowej aktualizacji, której końcowe efekty zobaczymy już 27 sierpnia. Aktualizacja nosi numer 0.9.110 i link do szczegółów tej aktualizacji macie w opisie oraz przetłumaczoną aktualizację na język polski znajdziecie na Discordzie. Link w opisie. Jakie zmiany wprowadzi nam ta aktualizacja? Przede wszystkim zostanie usunięty limit tygodniowy. Zostanie on zastąpiony limitem dziennym na złom, przewody i baterie, czyli 500, 400, 200. Wiem, że to po niektórych z Was będzie to bolało, bo limit dzienny na, znaczy limit tygodniowy na złom robicie już w jeden dzień, więc teraz będziecie musieli troszeczkę się jakby pohamować. Dodatkowe zmiany to, że będziemy mieli daily. 6 zadań dziennych, które będziemy musieli wykonać, co ma związek z późniejszymi zadaniami tygodniowymi. Jeżeli o zadaniach tygodniowych już mowa, to będziemy mieli za te zadania nagrodę. Specjalną nagrodę, którą będą odznaki. Odznaki te będziemy mogli wymienić w warsztacie na jakieś specjalne, cytuję, na wielkie nagrody. Nie wiem, co to będą za nagrody. Mam nadzieję, że coś fajnego. Szczerze mówiąc, liczę na to. Co jeszcze zostało zmienione? Zostało zmienione to, że będziemy mieli równe szanse z hooverami w wyścigach. Dlaczego? Otóż zostały zmienione koła. Silnik kół? Otóż teraz będziemy jeździli niezależnie na jakiej nawierzchni, znaczy po jakiej, tak samo, tak? Czyli jeżeli będę jechał przez wodę, moje auto nie zwolni, będzie dalej jechało tak samo, tak jak tutaj właśnie to zobaczyliście. Jeżeli będę jechał po asfalcie, piachu, będę jechał tak samo, co bardzo mnie cieszy i jest chyba odpowiedzią na te wszystkie maile, które pisaliśmy, ewentualnie ja, że hoovery w wyścigach mają o wiele większe szanse. Mam nadzieję, że to jest jakiś taki ukłon w naszą stronę. Jeżeli chodzi o nową aktualizację, dostaliśmy też nową paczuszkę. Nową paczuszkę o wartości 10 euro, gdzie mamy tak naprawdę silnik z Lunaticsów, mamy kabinę z Nomadów i 3 wektory. Oraz tam jakieś tam ozdobki, pierdółki i inne rzeczy. Moim zdaniem nie wiem, czy się opłaca. Dostajemy 650 golda, więc w sumie za 10 euro te wszystkie rzeczy. No nie wiem, ja bym się jednak wstrzymał. Wiecie co, jak miałbym sobie kupić ten pojazd z części, które już mam, to tak naprawdę dorzuciłbym sobie jakieś parę groszy i kupił już to chyba. No dobra, 3 razy więcej, to może nie. No nie wiem, no moim zdaniem to troszeczkę przesada. No moim zdaniem to jest troszeczkę przesada. Ale zostawiam to już Wam. Dobra, jeżeli chodzi o tą aktualizację, pamiętajcie, link zobaczycie w opisie, zobaczycie albo i nie, ale raczej tak. I w miarę przetłumaczone na język polski na Discordzie, link również w opisie. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!